Będziemy dzisiaj robić szlachetne rzeczy. Nie jest to moja inwencja, inicjatywa, ale też uczestniczę w tym. Takie wielkie paki niosę sam z siebie, przejąłem to, także też chcę uczestniczyć, mimo że pomysł jest Moniki i to Monika jest działaczką, ale pomagam. Jesteśmy w miejscu docelowym. Ja już będę bardziej nagrywał tą ładniejszą połowę, chyba teraz. No, pokaż, jak to wygląda. To są domki niby dla kotów, ale to wygląda trochę polarnia na koty. No. Nic nie widać, bo jest tam za ciemno. Któregoś razu wracałam z pracy, no. Było minus 13 stopni. Zobaczyłam, że wchodzi tutaj jeden z kotków. Podeszłam, ale niestety się wystraszył i uciekł. I cały czas myślałam o tym, że jest zimno. Tak. Więc następnego dnia przyszłam i zrobiłam zdjęcia. I wysłałam do jednej z fundacji, która ma tutaj 15 minut do tych domków. Zapytałam się, czy mogliby przyjechać i wymienić tą słomę. Zrobiłam zdjęcia, pokazałam. A oni mi po dwóch dniach poinformowali mnie, że nie zajmują się kotami wolnobytującymi i że niestety nie mają słomy i nie pomogą. W związku z czym? A w opisie mają napisane, pomagamy bezdomnym zwierzętom, więc nie wiem, którym pomagają w takim razie. W związku z czym nabyliśmy tutaj siano, znaczy Monika nabyła. Słomę za prawdziwe polskie pieniądze to jest i Monika przeprowadza sama interwencję. Nie ma tu żadnego kota, co prawda. Nie wiem, czy widać, bo mi zgasł podgląd, ale jakiś tam styropian, nie? O, tu jest jakiś kocyk włożony, ktoś, ale zgniły chyba jest. Także uważajcie przede wszystkim, komu pomagacie i przelewacie swoje ciężko zarobione pieniądze. Na temat fundacji też już się kiedyś wypowiadałem, bo nam odszedł kiedyś pies i chcieliśmy potem wziąć kolejnego, odratować i zgłosiliśmy się do fundacji i w tej fundacji stwierdzono, że nie nadajemy się, żeby tego psa wziąć. Także w tych fundacjach tylko bierze się pieniądze, robi się jakieś zdjęcia, ładne filmiki i że zbieram na pieska, kotka. A potem, jak się zgłaszają ludzie, żeby pomóc, żeby temu pieskowi i kotkowi pomóc i go wziąć i żeby miał dobry dom, to nie, bo ten piesek się tam jeszcze przyda w tej fundacji, bo można więcej pieniążków na niego nazbierać. Też nie twierdzę, że w każdej jest tak samo, ale no, mieliśmy do czynienia z iloma, żeśmy mieli do czynienia wtedy. Jedna nam odmówiła, druga to było ta, co z Olą, nie? I jeszcze jakaś trzecia była, nie? I wszystkie trzy fundacje były, no, ściema. Ja jestem zwolennikiem pomagania takiego pojedynczego, w sensie wziąłem sobie takiego tam misia, uratowałem takiego tam misia sobie jednego i dbam sobie o tego jednego tam misia. No, Monika ma potrzebę większą, bo ogólnie lubi tak właśnie jakieś takie pomagania. No ja się nie angażuję w takie rzeczy, a ona tam jakieś paczki wysyła, pieniądze wpłaca. No i robi jeszcze o takie rzeczy. Jaką jesteś fundacją zafascynowana, jedyną, która uważasz, że jest słuszna? Tylko Dios, a jeszcze nie, bo jeszcze oni działają z Piozem i Serce Futrze. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Nie porwij sobie kurtki, bo tam są kolce. Na Instagramie mają już ponad 620 tysięcy obserwujących. Tamisio, chodź tu do pana, ładnie dom. Dają ci kilkustronnicową ankietę i bez tego po prostu nie masz szans, żeby tego psa adoptować. A tam są takie kretyńskie po prostu pytania, typu na przykład, co zrobisz, jak pies zachoruje, czy pójdziesz z nim do weterynarza. Te ankiety, szczerze, to dają gówno, tak no naprawdę, dlatego że człowiek jest mistrzem kamuflażu i potrafi największe bzdury opowiedzieć i nawet gdzieś tam napisałam na Instagramie ostatnio post pod czymś takim, było odnośnie ludzi, którzy mieli przyjechać po pieska i nie przyjechali, wypełnili ankietę, wszystko super, wspaniała rodzina i w ogóle, ale po psioka nie przyjechali, potem nie odbierali telefonów i tak dalej i nawet napisałam, że te ankiety niestety w dużej części są nic nie warte i ponad prawie 200 osób mi polajkowało to i się okazało, że mieli bardzo podobne doświadczenia. Takie pytania właśnie typu o weterynarza, czy pójdziesz do weterynarza. Wiadomo, że nawet jeżeli ktoś nie pójdzie do tego weterynarza, to w takiej ankiecie
wypełni, że pójdzie. Że pójdzie, to nie, to trzeba być jakimś, nie wiem, upośledzonym, żeby nie wiedzieć, co, jak, które odpowiedzi tam pozaznaczać, żeby wszystkim pasowało tam. Więc ta ankieta totalnie nie ma żadnego sensu. Podobnie jak nie ma sensu wypytywanie się, czy pies ma windę, czy po schodach będzie musiał wchodzić i tak dalej. Na przykład mieliśmy psa, który miał przez ostatnie kilka lat swojego życia miał problemy z wchodzeniem po schodach i codziennie nosiliśmy go przynajmniej 4 razy na ostatnie piętro po schodach i nie było dla nas żadnym problemem, natomiast już tego psa byśmy w takiej sytuacji nie dostali, bo mamy schody. A ktoś inny nie będzie miał schodów, a będzie miał w dupie tego psa. My byliśmy na przykład tak zajarani, przynajmniej ja tym teamem wtedy, bo Monika to tak była. Monika była niepewna, on był w bardzo złym stanie, ale jego zachowanie było taki radosne i taki pocieszne, że ja po prostu wiedziałem, że musimy go wziąć. Jakby nam kazali zapłacić za niego, nie wiem, 500 zł, 1000 zł, to prawdopodobnie no byśmy zapłacili. Są inne sposoby na to, żeby określić, czy człowiek się nadaje do tego. Chociażby jeżeli nie miał jakiegoś psa wcześniej, no to na pewno ma jakieś zdjęcia. Widać, jak na tych zdjęciach wyglądał, widać, jak ten pies, co on miał w domu zaoferowane, jak traktował tego, jakieś filmy czy coś takiego, to myślę, że to jest takie najbardziej oczywiste i najprostsze do zobaczenia, jeżeli ktoś ci pokaże właśnie swojego poprzedniego psa, jak go traktował właśnie. Dużo fundacji niestety. To widać na zdjęciach, widać na filmach. Nie oszukujmy się, ale oni tak bardziej niż te zwierzęta, to kochają zbiórki, no nie ma się co oszukiwać. Tak samo przecież ma jakieś pomysły typu, że musisz potem co jakiś czas robić zdjęcia swojemu psu i wysyłać do tej fundacji, pokazywać takie zdjęcie, to wiadomo, że możesz sobie raz w roku zrobić fantastyczne zdjęcia, że sobie przytulisz pieska tam, żeby tylko wysłać do nich, żeby się odczepili, nie? Jak na Oliksie wystawiają szczeniaki po 500 zł pseudorasowe, no to te pieski też leżą na różowym kocyczku z kokardką, a potem są wwalane do klatki jakiejś obsranej, więc... Dużo ludzi też bierze na przykład dla dzieci takiego psa, no i to też widać podejście, jeżeli się porozmawia z taką osobą, czy ta osoba bierze psa odpowiedzialnie, bo ona uważa, że to jest dobry pomysł w tym momencie, czy po prostu bierze go, bo dzieciaczek sobie zażyczył pieska i dzieciaczek rządzi w tym domu i potem jak dzieciaczkowi się odechce, no to już będzie problem. Dlatego tak bardzo kocham ten bios, bo widzę, że ci ludzie naprawdę oddają swoje najlepsze życia, najlepsze lata życia właśnie. Ja trochę swoją młodość oddają. Ja trochę w kontrze do tego diozu, bo ja generalnie nie mam zaufania do żadnych tych fundacji i spoko Monika mi pokazuje, jak tam ci ludzie faktycznie w jakichś tam ciężkich warunkach pracują cały czas i tak, i w takim czasie, gdzie powinno spędzać czas, nie wiem, na dobrze, odpoczynku, w przyjemności, czy tam z rodziną, to faktycznie tam zdarza się, że są takie filmiki, że tam siedzą. I to jest właśnie to, ale moje zaufanie zostało tak nadszarpnięte tymi wcześniejszymi doświadczeniami właśnie z kilkoma fundacjami, że bardzo ciężko jest mnie teraz przekonać do... No i ostatnia ta sytuacja z kotami, co była. Monikę zdecydowanie na pewno jest łatwiej przekonać do takich rzeczy, mnie ciężej, bo... Strasznie ubolewam, że nie mieszkamy tam bliżej, bo ja bym tam... Zatrudniłabyś się. Ale przeszpiegowałabyś ich, nie? Czy oni tam naprawdę tak... Nie, bo... ja to widzę. Ja wiesz co, ja to czuję, bo ja widzę naprawdę... No i... Normalnie w żadnej fundacji nikt by nie odszedł od stołu świątecznego. Od rodziny i tak dalej, od wpieprzania tam czas, żeby jechać i zmarnować sobie święta i ratować zwierzęta. Tak. Jak macie jakieś takie doświadczenia, że próbowaliście zaadoptować pieska, kotka, a wam nie dano z jakichkolwiek powodów, to chętnie to napiszcie, my chętnie poczytamy o takich przypadkach, bo na przykład tutaj też mieliśmy koleżankę, której też odszedł buldożek i chciała wziąć starą suczkę bez oka ze schroniska. Nie, bo pani ma dzieci. Nie, lepiej, żeby w gnoju obstranej budzie żyła. Dobra, bo to miało być dograny kawałek. Tyle. Także opowiedzcie o swoim. Ja musiałem troszkę wyrzucić z siebie tego, bo to akurat taki temat, który mnie trochę tak wtedy, przynajmniej w tamtym czasie, kiedy nie dostaliśmy tego psa, o którego się staraliśmy, to tak mnie trochę to dotknęło. I to jeszcze była fundacja, do której też wpłacała pieniądze, a pamiętam, że kiedyś było coś takiego, że też dawałaś pieniądze na jakąś fundację i oni przesłali jakiś tam list z podziękowaniami. To oni właśnie. To oni też. I w tym liście był taki druczek do wypełniania przelewu. Moi dziadkowie dostawali takie rzeczy z jakichś tam organizacji. Po prostu tak, czyli dajesz pieniądze, oni ci w podziękowaniu wysyłają jakiś tam super, dziękujemy ten. Tak, i od razu druczek taki wypełniany, że tylko kwotę wpisać i żeby na poczcie można było przelać kolejne pieniądze.
No z tego diozu ostatnio Monika dostała, bo też coś tam pomagała. Dostała też taki list z podziękowaniami, druczka, żeby przelać pieniądze, nie było w tym, także nie, tylko to na plus, chociaż, ale pierwsze, podatku, ale pierwsze, no? Pierwsze co powiedziałeś, to, to ciekawe, czy druczek jest w tym podziękowaniu, no, nie było na szczęście. I był mój piękny ten, blunio na tym zdjęciu. Tam. Dobra, do następnego razu. I pamiętaj, żeby... Nie kupujcie leków. Komentarzu. Tak działają, leki na kaszę. W komentarzu, jeśli mieliście. I zakciukujcie, bo jak, bo wiadomo, że to nie był mój ostatni odcinek, nie wiem, czy ja przeżyję. Ja też. Elo. Nie podłączaj się pod moje kojfnięcie.